Tomek, turniej Drogosza właśnie się zakończył. Jak możesz podsumować starty swoich podopiecznych w tym turnieju? Ogólnie cały turniej uważam za udany. To końcówka sezonu, bardzo ciężkiego sezonu, w którym były trzy bardzo duże imprezy, bo Mistrzostwa Europy U22, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski U22, zaraz to Mistrzostwa Polski Seniorek, do tego Mistrzostwa Śląska, a teraz jeszcze Memoriał Leszka Drogosza. I jechałem tu z nastawieniem, że tak jedziemy troszeczkę na luzie, że raczej jakichś dużych wyników nie będzie i podejdziemy do tego bardzo luźno, piknikowo. A wyszedł bardzo dobry wynik, a do tego bardzo fajnie, stylowo te dziewczyny zawalczyły, pomimo jakiejś tam braku szczytowej formy, więc jestem bardzo zadowolony z postawy dziewczyn. To jest taki dobry prognostyk przed seniorkami, przed mistrzostwami seniorskimi? Tak, tak. I co jest fajne, że te dziewczyny coraz lepiej boksują dla oka, coraz są spokojniejsze i coraz bardziej komfortowo czują się w ringu, więc ten boks trochę bardziej się chce oglądać niż to było kiedyś. Jeśli chodzi o seniorkę, tak, wydaje mi się, że dziewczyny są uszykowane. Wiadomo, że są kategorie, gdzie ta rywalizacja nie jest aż tak mocna i są mocne jedynki i one podchodzą do Mistrzostw Polski Seniorek troszkę luźniej, jako ostatni tam turniej w tym roku, a są dziewczyny, które wiedzą, że ten turniej jest bardzo ważny pod kątem rywalizacji i się przygotowują dość mocno. Ty masz bardzo szeroką kadrę trenerską, jest trener od przygotowania motorycznego, jest odnowa biologiczna, są masaże. To chyba ci teraz pomaga, to jest znaczące w tej końcówce tego sezonu. Oczywiście, no, ja już to powtarzam któryś raz, że mamy tak zgrany team i każdy z nas ma swoje zadania, że ja jestem niesamowicie odciążony. Ja się skupiam już na tym ostatecznej pracy, czyli tym pracy w narożniku czy ostatecznych tarczach. A ten team jest naprawdę tak świetny. Trener Jakub Sawicki, to oprócz tego, że jest trenerem motorycznym, to przecież pełni u nas funkcję kierownika drużyny i to wszystko on załatwia. Nikt nie chciał pewnie tego wziąć na siebie. Nikt nie. To nie jest łatwe. Trochę tak, ale jemu to bardzo dobrze idzie i ta funkcja kierownicza widać, że mu pasuje, więc to jest bardzo dobre. No, trener Goiński to wiadomo, to jest moja prawa ręka. Nie ma mnie, to przyjmuje on całe obowiązki. Więc bez niego to w ogóle ciężko mi by było wyjeżdżać na te zgrupowania. Erwin to jest przecież fizjoterapeuta, jeden z lepszych w Polsce i on tym żyje. I najfajniejsze jest to, że każda ta osoba bardzo żyje boksem, każda potrafi boksować, bo przecież Jakub Sawicki miał parę walk w boksie i nawet tu na turnieju, gdy było w jeden dzień bardzo duże zamieszanie, to przecież tarczował Sandrę Kruk, a u Eli Wójcik siedział w narożniku i to on podpowiadał, więc to też pokazuje, że nasz team żyje tym boksem i to jest ciekawe. To mało brakowało, abyśmy go może tutaj teraz w walce mężczyzn zobaczyli. Oj, nie wiadomo, może go namówimy. Goiński już jakiś czas go namawia i był nawet sparring trenera Goińskiego z Erwinem właśnie, z fizjoterapeutą, więc też chłopaki naprawdę potrafią boksować. No dobrze, ale słyszałem, że za dużo jest słodyczy. Nie, to są pomówienia. Słodyczom mówimy stanowczenia. Nie. Do tego się trzeba wierzyć. Tego się trzymajmy. W takim razie dużo zdrowia i przede wszystkim mało kontuzji. Jak najmniej kontuzji, bo przed nami jeszcze duży turniej. Tak, mam nadzieję, że kontuzji nie będzie. Wzmacniamy się fizycznie po to właśnie, żeby nie mieć kontuzji. No i po to też Erwin pracuje, żeby też było jak najmniej kontuzji. Dzięki wielkie. Dzięki.